14.16 do Krajowego Stanowiska Kierowania w Nakle wpłynęła informacja o pożarze zabudowań gospodarczych w miejscowości Paulina 24 gminy Kcyna. Podjeżdża na miejsce zdarzenia pierwszych jednostek Straży Pożarnej. Pożarem objęty był ciąg budynków gospodarczych położonych pod tym adresem. Budynek położony w podwórzu, konstrukcja murowana, wsparty na słupach stalowych, konstrukcja dachu drewniana i stalowa pokryta blachą falistą oraz drugi budynek gospodarczy położony 4 metry od przedniego budynku, murowany, konstrukcja dachu drewniana, pokryta tabliczką. Te dwa budynki były objęte całkowicie ogniem. Zadaniem występów Straży Pożarnej było zabezpieczenie przed przedostaniem się ognia na budynki mieszkalne oraz na sąsiednie budynki garażowe oraz gospodarcze położone na kolejnym gospodarstwie. W działaniach bierze udział w tej chwili 13 zastępów Straży Pożarnej z terenu gminy Kcynia, Sadki, Nakło oraz jednostki Państwowej Straży Pożarnej z Szubina i Znak. Łącznie 13 zastępów. Czego żałuję, że nie mieliśmy węża tak naprawdę i to na pewno nie skończyłoby się w ten sposób, bo nawet otworzyć hydrant musimy mieć klucz, a mieszkańcy no, mają różne klucze, natomiast no, nie dało się nic więcej zrobić. Szkoda, wielka szkoda, ja też mam w tym swój udział i żal, że mało się chyba starałem o to, żeby mieć taki wąż na sobie. Przy odbiorze w Kowalewku Folwark, który się z uczestników tego odbioru powiedział, że to nie jest potrzebne tak naprawdę, bo Straż Pożarna tym się zajmuje i oni mają cały dostęp. Natomiast okazało się, że tu potrzebna jest przejściówka, że klucz, że nie pasuje. No nie wiem co teraz, ja będę się starał o to, żeby taki, chyba w każdym sołectwie, nie tylko w naszym, ale taki zestaw, żeby był zawsze, bo woda jest dostępna blisko domost. Także prosiłbym o to, żeby każdy sołtys mógł dysponować takim krótkim chociaż wężem, a resztą niech zajmuje się Straż Pożarna.